ramach różnych naszych wojaży po budowach dzisiaj dotarliśmy do Pyskowic na dworzec kolejowy. Co tutaj się dzieje? To jest przebudowa starego dworca kolejowego z termomodernizacją. Z tego dworca będzie stworzony obiekt kultury na zlecenie gminy Pyskowice. Obiekt stał nieczynny kilkanaście lat. Jest w opiece konserwatorskiej. Dlatego w celu termomodernizacji zaprojektowano ocieplenie materiałem multipor. Od środka grubość 20 cm, wyprawa tynkiem systemowym, pokryty farbami. A to jest stosunkowo duży obiekt. Ile tu poszło mniej więcej metrów kwadratowych multipora? Tu poszło ponad 1000 metrów. No to naprawdę sporo. Wszystko grubość 20. Na co powinniśmy zwracać uwagę przy tego typu obiektach? Staranność wykonania to jest pierwsza rzecz. Wykonawcy muszą znać technologię. Jeżeli chodzi o samych pracowników, którzy prowadzili docieplenie, było to dla nich stosunkowo proste zadanie? Stosunkowo tak. Trzeba po prostu przez osobę doświadczoną dokładnego instruktażu czasami trzeba pokazać, a przedstawiciel mi też pomógł. Tak jest, z naszej strony tutaj, jeżeli chodzi o ten obiekt, tym opiekował się pan Marek Brodnicki, nasz doradca do spraw inwestycji, który od początku tutaj bywał i pomagał w realizacji całego obiektu. Wspominał pan, że w obiektach zabytkowych bardzo ważne jest utrzymanie tej elewacji zewnętrznej. No i tu też część jakby musiała być, tak powiem, dorobiona przez firmę ręcznie tych górnych ścianek, tak? Tak, żeby zachować tak. Całość elewacji. Rysunek architektoniczny starego obiektu, ale tylko częściowo, bo reszta będzie odnawiana, rekonstruowana w następnym etapie, jaki zleci gmina. Multipor dedykowany jest do ocieplenia od środka, jako materiał w pełni paroprzepuszczalny. No i dzięki temu, jeżeli nie możemy właśnie ocieplić elewacji zewnętrznych od zewnątrz, ponieważ chcemy je zostawić w takiej formie, jak ona była kiedyś, no jest to według nas najlepsze rozwiązanie do zastosowania ocieplenia od środka, ponieważ płyty są w pełni paroprzepuszczalne. Po okresie przyklejenia tego zabudowania, kiedy nastają upały, no jest od razu odczuwalna, nawet przed zakryciem siatką, różnica w temperaturze, czyli izolacyjność działa, tak? To się potem na pewno przełoży na koszty zużycia energii. Ja myślę, że będzie też duży komfort wewnątrz mikrośrodowiska, niektórzy tak to mówią, że nie będzie tak zwanego termosu właśnie przez tą paroprzepuszczalność, bo to czuć, że te ściany jednak oddychają. Przypomnijmy, że nasze płyty multipor mają gęstość objętościową średnio około 100 kg na metr sześcienny. Lambda tego materiału to jest 0,040. Docieplając nimi budynki od środka poprawiamy zdecydowanie izolacyjność. No, czyli zdecydowanie bardzo dobry materiał, w pełni mineralny, paroprzepuszczalny, no, dający właśnie szansę takim budynkom, żeby mogły funkcjonować nowocześnie przy zachowaniu zabytkowej elewacji na zewnątrz. W takim razie bardzo dziękujemy za możliwość spotkania i naszej rozmowy. Cieszę się, że pierwsze doświadczenie z multiporem zostało zrobione. Myślę, że będą kolejne. No zapraszam na kolejne realizacje, jeżeli takie będą. Tak. Bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.